Myślę, że ta książka szczególnie powinna zainteresować młodych czytelników, dlatego że jest wiarygodna i opowiada o sprawach, które mogą się wydać egzotyczne, ale są prawdziwe. Najpierw były przeżycia, potem było pisanie. Najpierw trudne, nawet dramatyczne czasy wojenne, pobyt w batalionie pracy. Nie wszyscy dzisiaj wiedzą, co to był batalion pracy. Batalion pracy był związany z Armią Czerwoną. Ucieczka oznaczała dezercję, groziła czapa. Dwukrotnie uciekałem do armii Andersa. Głód, nędza i przyjaźnie w tymże batalionie pracy. Potem komisja Andersowska i to jest pierwsza część powieści. Druga część powieści, już w samym Arkandzie, w znośnych warunkach, w mundurze, w butach nareszcie, jest częścią miłosną, gdzie jest, właściwie powieść jest autobiograficzna, to jest miłość moja i mojej dziewczyny, która potem została moją żoną i żyliśmy 60 parę lat. Poznałem ją w Samarkandzie. Trzydzieści trzy lata czekała powieść na wydanie. Cenzura nie puszczała. Co nie znaczy, że wydawcy się nie starali. Starali się, ale nie uzyskiwały jednak zezwolenia. Trzeba było okrągłego stołu, trzeba było transformacji, żeby powieść wreszcie mogła się ukazać w wydawnictwie literackim, w tym samym, w którym teraz, czytelniku mój, dociera do ciebie wznowienie tej powieści. Ktoś może zapytać, co odczuwałeś, trzymając w ręku książkę, która nie mogła się ukazać przez 33 lata. Otóż muszę powiedzieć, że nie był to triumf. Trzymałem książkę, która w pewnym sensie się zmarnowała. Została napisana potem po to, żeby moje doświadczenia dotarły do czytelnika. Nie byle jakie doświadczenia, inne doświadczenia niż te krajowe ze wschodu, ale powieść pisana bez nutki martyrologicznej z wieloma dobrymi, przyjaznymi osobami. Więc taki żal, że ona nie funkcjonowała. Ale teraz, kiedy się ukazuje tak pięknie wydana przez wydawnictwo literackie, z moim posłowiem tłumaczącym czytelnikowi takie słowo od autorstwa, co się z tą powieścią działo, odczuwam to jednak jako życiową satysfakcję, jako taką klamrę między tym czasem trudnych, no, głodnych, nędzarskich przeżyć, a tym teraz czasem, kiedy mając lat prawie 90, mogę tę książkę ofiarować czytelnikowi.